Zapraszam na scenę kolejnego mówcę, pan Gniewomir Rokosz-Kuczyński, bezpartyjni samorządowcy, kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Panie marszałku, panowie posłowie, panowie radni, panie radne, przeszli, obecni i przyszli, wszyscy obecni. Laudetur Jezus Chrystus! Co odpowiadają konfederaci i ci, którzy miłują tradycję, a znają łacinę? In secula seculorum, amen! Witam, to źle powiedziane, bo powoli zmierzamy do końca, ale gdy ustępowałem z możliwości ubiegania się o urząd prezydenta miasta Krakowa, sądząc, iż lepszym kandydatem będzie popierany w Krakowie przez bezpartyjnych samorządowców Konrad Berkowicz, z góry wiedziałem, że nie będę mógł państwa powitać. Dlatego państwa pozdrawiam w tym momencie jako prezes Stowarzyszenia Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Czyli środowiska, które wraz z bezpartyjnymi samorządowcami w całym kraju, a więc z Mazowiecką Wspólnotą Samorządową na czele z Konradem Rytlem, który dzisiaj ubiega się o reelekcję u siebie w Wołominie do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz z przedstawicielami Śląska, takimi jak Ireneusz Wiewióra, hetman podbeskidzkiego Bractwa Kurkowego, czy wspaniały Łukasz Dymko z Białegostoku, obecny wśród nas, ubiegający się o mandat w Sejmiku Województwa Podlaskiego z Augustowa, czy Barbara Lisowska z Białegostoku, również do Sejmiku. Należymy do grona ludzi, którzy przyczynili się do tego, iż 5 lat temu nasz komitet, który współtworzyliśmy w całym kraju, zdobył 15 mandatów. Bezpartyjni samorządowcy zdobyli 15 mandatów. To była czwarta siła, czwarty wynik. Lewica miała tylko 5. Przed nami były tylko te duże, wielkie, mainstreamowe, jak to się brzydko po angielsku mówi, ugrupowania. Nie było wtedy Konfederacji. Pozdrawiam was dzisiaj jako prezes Stowarzyszenia Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski w imieniu ziemi nowosądeckiej, bo tam ubiegam się o mandat do Sejmiku Województwa Małopolskiego. A więc pozdrawiam całą Polskę z Nowego Sącza, z Gorlic, z Limanowej, ze Starego Sącza, z Grybowa, z wszystkich wspaniałych miejsc i miasteczek, wiosek ziemi nowosądeckiej, gdzie była święta Kinga, gdzie losy Rzeczpospolitej kształtowały się już w średniowieczu. Współpraca konfederatów i bezpartyjnych samorządowców dowodzi, że to przynosi efekty i to niezwykle dobre i właściwe, bowiem nie było lepszego miejsca na zorganizowanie takiego wydarzenia jak podsumowanie, czy może główne spotkanie konfederatów i bezpartyjnych samorządowców w kampanii samorządowej niż Kraków. Bo to Kraków jest miastem, w którym kształtowała się i budowała polska samorządność w najtrudniejszych czasach, w XIX wieku. To polscy samorządowcy w XIX wieku, tacy jak hrabia Jan Tarnowski, czy środowisko Stańczyków, czy krakowscy konserwatyści, potrafili odzyskać z rąk zaborców zamek, symbol polskości należący do całego narodu i odnowić go, rozpocząć jego procedurę, bowiem przez 100 lat zaborcy ten skarb i perłę polskiego narodu niszczyli. A samorząd, który w autonomii galicyjskiej mógł tutaj działać i ponosił odpowiedzialność, kształtował ludzi wielkich i oni osiągali wspaniałe efekty, których dzieła do dzisiaj są chlubą całej naszej ojczyzny. Wierzę, że współpraca bezpartyjnych samorządowców i konfederatów przyniesie także efekty w tych wyborach 7 kwietnia, ale jak powiedział pan poseł Braun, także i w przyszłości. Bowiem dla mnie słowo konfederacja jest bardzo bliskie. Ja pochodzę z rodziny, w której od wieków należało się do jakiejś konfederacji. I w tych konfederacjach zdecydowanie walczyło się o wolność i o przywiązanie do miłości Boga, honoru i ojczyzny. Zdradą
okryta jest tylko Konfederacja Targowicka, ale Targowica tę nazwę Konfederacji ukradła i nie zakładała jej wśród wolnych obywateli w Polsce, tylko na Jurgielcie Moskiewskim hen daleko, tak jak dzisiaj niektórzy sprzedają naszą ojczyznę w Brukseli. Starajmy się i osiągnijmy cele, które stawiamy sobie w tych pięknie zaprezentowanych przez marszałka Bosaka programach, celach, które chcemy osiągnąć 7 kwietnia. Ja się cieszę, że oprócz już wspomnianych przedstawicieli naszego środowiska z Polski, mogę was pozdrowić także w imieniu naszych kandydatów z Krakowa, którzy z naszej wspólnej listy, jako bezpartyjni samorządowcy, ubiegają się o miejsca w Radzie Miasta. Może powinienem zacząć od niewiast, ale zacznę jednak mimo wszystko od mężczyzny, od pana Mateusza Okrzesika. Wstań i pokaż się, bowiem on ma 24 lata. Ja, gdy zostałem radnym miasta Krakowa, a było to trochę lat temu, miałem 24 lata. I dzisiaj życzę ci, byś odniósł taki sam sukces i żebyś stał się wtedy, jak ja byłem, sławnym fajterem w Radzie Miasta, moim godnym następcą. Gdy ja za wolą Bożą opatrzności i głosami wyborców pokażę, co możemy zrobić w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Chciałbym także przedstawić wspaniałą kandydatkę do Sejmiku z Krakowa, pani Marta Barbara Grzybek. Pierwsza kobieta na liście w Krakowie do Sejmiku, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, a do Rady Miasta członkini zarządu dzielnicy pierwszej, radna dzielnicy pierwszej, Grażyna Świat, dostojna pani dyrektor Stanisława Suder i wreszcie wielu, wielu innych kandydatów, których wystawiamy na liście do Rady Miasta i do Sejmiku. Jeszcze dodajmy, że z Katowic jest wśród nas kandydatka Ewa Aksami Dwiewióra. Również proszę o zaprezentowanie się. Wspaniały pedagog, niesamowicie zasłużona ławniczka, wieloletnia doświadczenie zasługujące na to, żeby znalazła się w samorządzie. Proszę państwa, jest wśród nas wielu zdolnych, wspaniałych ludzi. Ja się cieszę, że spotykam tutaj ludzi, których znam od lat, jak choćby Andrzeja Zapałowskiego, kiedy przypomnieliśmy sobie, że poznaliśmy się w 88 czy w 89 roku, będąc w strukturach podziemnego, jeszcze wtedy niezależnego zrzeszenia studentów. Antykomunistycznego studenckiego podziemia. Cieszę się, że jest pan marszałek Tyszka, z którym żeśmy się spotykali w Sejmie, kiedy reprezentował ruch Kukiz 15. Dobrze, że przedstawiciele tego ruchu są tutaj, a nie gdzie indziej, bo przecież wiemy, że niektórzy obrali złą drogę. I tu może warto krótki, mały komentarz, bo proszę państwa, bezpartyjni samorządowcy w Rzeczypospolitej to jest grono ludzi najliczniejsze, najwięcej w Polsce jest bezpartyjnych samorządowców. I oni dzielą się pomiędzy ogromną rzeszę komitetów. Tych bezpartyjnych samorządowców ubiegających się o mandaty w tych wyborach na szczeblu gmin, rad, powiatów, sejmików są tysiące. Tysiące. Ale oni reprezentują bardzo różny typ, jakby to powiedzieć, charakteru i postaw bezpartyjnych samorządowców. Łączy nas na pewno to, co określa się mianem przysłowiowego, apolitycznego charakteru dziury w drodze, którą trzeba zaasfaltować. I w tej kwestii na pewno wspólnie z panem prezydentem Berkowiczem będziemy działać ponad podziałami. Ale inny by się chwalił, ja tylko powiem, że dlatego zawarłem w imieniu naszego Stowarzyszenia Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski porozumienie z oddziałem Konfederacji w Małopolsce i poparłem kandydaturę Konrada na prezydenta, choć miałem kandydować sam z naszego komitetu, a już ubiegałem się o to 20 lat temu, gdy w pierwszych wyborach wygrał Majchrowski bezpośrednich, bo 20 lat temu kandydowałem na prezydenta i przez te 20 lat no już uważałem, że to nie ma sensu,
sensu, ale teraz, kiedy ten czas Majchrowskiego przechodzi do przeszłości, jest szansa na zwycięstwo i byłem przekonany, że ono zostanie odniesione. Oddałem tę szansę na zwycięstwo Konradowi, dlatego że nie mogłem znieść tego, że tak długo w Warszawie nie można było osiągnąć tego, co było oczywiste, a więc porozumienia Konfederacji z bezpartyjnymi samorządowcami, bo to jest przyszłość. I dlatego pamiętajcie jedno, bezpartyjni samorządowcy, którzy są na listach naszego komitetu, to są nie tylko ludzie bezpartyjni, ale to są przede wszystkim ludzie ideowi. Mnie w naszym wielkim i cenionym, tym wielomilionowym środowisku różnych komitetów bezpartyjnych zawsze brakowało jednej rzeczy. Deklaracji i formy jakiejś ideowości. Bo jak to mówi staropolskie przysłowie, bez Boga ani do proga. Dziękuję! Alleluja i do przodu po zwycięstwo!